Och, ale mam szerokie pory. Na szczęście znalazłam krem dla siebie. Zawiera on naturalne składniki z poroże jelenia. Polecam go każdej kobiecie na szerokie pory. Po kilku dniach pory są zwężone, a ja czuję się doskonale! Okej, okay, za 5 minut wchodzimy. Okej. Okay. No szybciej. Więcej różu. Rurku, test tu jest opiętunowy. Ja cierpię dole. Nigdy cię nie widziałem. Czy ty jesteś ślepy, czy co? Rurek, upimpolenie twojego stołu to dla niego pestka. Przedstawiam także nowy nasz płyn kamień i rdza. Jeśli uważasz, że twój kran jest za czysty, upimpaj go z nami! Okej, okay, wchodzimy za 10 sekund. 10, 9, 3, 2, 1. Kamil Kurczok. Hania Cis. Główne wydanie faktów. Witam. Zacznijmy od politycznych porachunków. Poseł Palikies wygłosił przemówienie, które zszokowało Liska Hedrusta oraz mnie, Hanię Cis, i wkurzył mojego fryzjera. Przenieśmy się na konferencję prasową. Tak. Czuję się usytas, usytas, zadowolony, że otrzymam tę żyletkę. Dlaczego? Bo patrzę ostrza. Antypoślizgową rączkę. Dzięki niej czuję się stabilnie w życiu. Jest w przestępnej cenie. Najlepsza dla złodziei. Jak ukradniesz, to masz. Tak. Panu Palikiesowi dziękujemy za odpowiednie porcje suchych żartów. Czujemy się nasyceni. Powinien pan pojechać do Afryki. Przenieśmy się na platformę kulturalną. Wczoraj odbyła się premiera nowego filmu z udziałem Tomasza Kota. Nasza reporterka Karolina Dziemitu przeprowadziła z nim ekskluzywny wywiad. Witam państwa w dzisiejszym programie.
Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz Kot w związku z premierem jego najnowszego filmu pod tytułem Masło. Panie Tomaszu, jakie to było uczucie, kiedy pan pierwszy raz szedł na ten po prostu na plan, jak to się stało? Proszę mi powiedzieć. Tak? Był pan bardzo po prostu zirytowany, czy jak się zachowywał reżyser, tak? Też tak myślę po prostu, że ja nie lubię reżysera, bo on po prostu zawsze ma takie jakieś dziwne wizje. Dlatego, proszę pana, ja myślę tak samo. No po prostu nie trzeba się teraz unosić. Myślę, że po prostu cały ten projekt to film bez głębokiej treści. Film nie przekazuje żadnej po prostu treści odbiorcom, prawda? Co pan na ten temat sądzi? Proszę słuchać na te mądre słowa, proszę zważyć na irytację owego pana Tomasza Kota. Dziękujemy państwu za obejrzenie naszego programu. Zapraszamy za tydzień. Naszym gościem będzie Katarzyna Cichopek? Nie. To jest Kasia Skrzynecka. Ona przyjdzie, ta skrzyneczka, nie taka skrzyneczka, ona przyjdzie do nas. Taka skrzyneczka ją przyniesie chyba jak 100, no nie wiem, kto to ją tam przyniesie, nie? No to dlatego przenosimy się z powrotem do studia w Wiadomości. Dziękuję. Przenieśmy się do Narni. Fauny zaczęły strajkować z powodu niedoboru magnezu. Organizacja na rzecz bycia starej szafy odpowiedziała atakiem magnezów lodówkowych. Zamach trwał około 15 minut, dopóki fauny nie wciągnęły większości. Resztę zabrała biała królowa na swoją pałacową lodówkę. Większość faunów trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii, z których po kilku minutach ich wyrzucono z powodu nieopanowanego przyciągania przedmiotów. Między innymi łóżek oraz pielęgniarskich identyfikatorów. Z sal operacyjnych zniknęło również kilka skalpeli. W nieodgadnionych okolicznościach kilkoro faunów zaginęło. Biała królowa nalega, by z szafą do Narni oddano Zuzi. Za naszą południową granicą zatrzymano dwoje mężczyzn posiadających dwie legalne w Czechach tabletki ekstazy. Zdjęcia przekazane przez czeską policję. Reżyserowany przez Romana Polańskiego drogą telefoniczną prosto ze Szwajcarii, serial pod zagadkowym tytułem 13.
Oparty jest na serialu nagrodzonym Złotym Globem najwspanialszym W11, w którym za prestiżowo zagraną rolę przechodnia Pan Zdzichu został nazwany aktorem stulecia, a wkrótce zobaczymy go w 26. edycji Tańca z Gwiazdami. Wystąpił także w epizodycznej rolce w serialu Pana Romana. Serial przedstawia pracę detektywów w mieście Wołchock. Głównym bohaterem jest borykający się z problemem alkoholizmu detektyw Mao Zostało. Zobaczymy, jak prezentuje się owo wielkie wydarzenie kulturalne w naszym kraju. Panu Zdzichowi fenomenalnie zagranej roli. W związku ze zbliżającymi się wielkimi stopami wyborami prezydenckimi, kandydaci przygotowali swoje portofie, które będziemy prezentować w przeciągu kolejnych następnych minut. Przyda ci się jedna szara komórka. W minusie
Masz nową szarą Nokię Blondie już za złotówkę. Minus. Najlepsza oferta na kartę.